Witam wszystkich. Mamy 16 grudnia. Nietypowe zjawisko. Wczoraj 15 grudnia doszło do oblotu, w trakcie którego matka również wyszła z ula. I to jest niedobre zjawisko. Już mamy teraz rodzinę bezmateczną. Temperatura jest podniesiona na oczkach. Słychać ciągły brzęk. I musimy dokonać połączenia rodziny. Tu mamy słabą rodzinkę. Sąsiady. Okay. Kropelki na wyrównanie zapachów. Nie będziemy się bawić w żadne zabawy dzień wcześniej, 2 dni, 3 dni. Wszystko musimy zrobić dzisiaj. Jeżeli zostawimy rodzinę bez matki w ciągu miesiąca, a rodzina będzie martwa. Okej. Teraz otworzymy sobie tą rodzinkę. Na początek może zobaczymy rodzinkę, która straciła matkę. Wilgoci nie widać. Pszczoły siedzą nawet poza zatworem. Robimy to tak, że robimy 6 na 6 ramek. 6 ramek zostawimy na dole, 6 ramek pójdzie na górę. Mamy 8 stopni. Nie jest więc źle. Nic złego nie powinno się tu dziać. Damy teraz troszkę zapachu. Oglądajmy. To jest nasza rodzina łączona na 7 ramkach. Ładnie. A to rodzina, która utrzyma
4 ramki. Ok. Będziemy się troszkę śpieszyć już. Z góry może będzie lepszy widok. Przybliżymy. Okej. Troszkę wilgoci jest widać w ulu. Korek im otworzymy. Niech ta wilgoć zwiewa. Może tak będzie najlepiej. Jeszcze dwie ramki. Ja się muszę zintegrować. Podpowiem, coś z tego będzie jeszcze. Ale to jest łatwiej jako trudówka. Po miesiącu byłaby martwa. Tak, mamy szansę ją ratować.
wypadnie kilka pszczół, to nic się nie dzieje, bo wybieramy mniejsze zło. Ratujemy rodzinę, nie jednostkę. Gdyby nie to ocieplenie, to nie byłoby tu możliwości. Chociaż robiło się już w takich warunkach, że się przekładało. Piętro na piętro jakoś przeżywały. Musimy to wszystko wyzbierać, każda pszczółka jest dla nas ważna. Coś nam tu pospadało na dół. Też je pozbieramy. Uciekać. Troszkę go musimy przesunąć, okej. Mamy piękną rodzinkę. Czasem warto zostawić słabszą rodzinkę z matką. Gdy zachodzi taka potrzeba, to możemy reagować. To było przyczyną, że matka wyszła wczoraj, to jest niewielka niewiadoma. Okej. Tyle razy tej roboty. Składamy. Nic im nie powinno być. Jeszcze tylko na koreczek damy troszkę olejku. To się nam fajnie rozejdzie. Zostawimy jeden otwarty. W dole dwa koreczki otwarte. I okej.
nauczyliśmy.